Dobra, idziemy coś ponagrywać. Ale się kopci! Masakra! Cofnął! Pietrua! Nie no, musisz kopcić. Pa, jaki mam super, zestaw do nagrywania. Widzę właśnie. Na dwie kamery. Na dwie, a kurwa, się na jedna. Nie no, nagrywam na dwie. Ze względu takiego, że dzisiaj jest teścik. U góry jest tutaj Canon. Na dole macie GoPro. No, ostrość. Canon ma troszeczkę z ostrością problemy. Przy takim kurde... GoPro się więcej z bliska nagra, bo więcej widać, nie? O, leje się paliwo! O, la Boga! O, la Boga! O, jak się siurcy. Chłopie, ja pitbajkiem to bym na tym już, kurde, pół dnia pojeździł. To czy musisz bańkiem z tym, jeździć z tym, jak to się nazywa? Z butelką, a się strasznie leje. Co? Leje się po pieronie. Zatkał ci się ten, przytkał ci się pływak. Zatkaj kranik, wypal paliwo i potem dopiero otwórz. Czekaj. No jedziesz. Dobra, widzimy się po przerwie. Jak widzieliście na obrazie, niestety zrobiłem... O, widać troszeczkę pasek. Musimy przekręcić GoPro. Może tutaj troszeczkę w rogu widać pasek, bo strasznie szerokim kątem łapie GoPro w porównaniu do Canona. Miałem troszeczkę źle kamerkę ustawioną, mianowicie miałem ustawione na światło żarówek, więc było redukcja żółtego, dlatego takie blade strasznie kolory były. Strasznie blade były, no i ustawienie ostrości miałem kitowo ustawione. Mianowicie miałem, no po prostu miałem źle ustawioną ostrość obrazu i strasznie przez co kiepsko mi ostrość łapało. Strasznie się kamerka gubiła i nie mogła złapać ostrości. No jak widzicie, obraz z jednej i z drugiej kamerki no jest naprawdę na wysokim poziomie w świetle dziennym. Gdzieś tu leżała piłeczka psa. Widzimy, widzicie jaka fajna ostrość jest, o, z bliska. Jest naprawdę ostry obraz, a z GoPro z takiej samej bliskości jest naprawdę no ciężko powiedzieć, żeby to było ostre. No. Widzicie? Widzicie tutaj Canonem? Z takiego bliska. W nurku, czekaj. I GoPro z takiego bliska. O, pies blisko kamerką GoPro. I pies blisko Canonem. Dobra, idziemy do pieska. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Jest naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. Teraz gdzie piesek ma
piłkę. Piłeczka, gdzie jest piłeczka? Piłeczka, szukaj piłkę, piłkę, piłkę. Nie chcę tego, piłeczkę. Sky, piłka, piłka. Piłka, gdzie jest piłka? Piłkę, piłkę daj. Daj piłkę. Gdzie jest? Gdzie jest piłka? Piłka. Nie chcę tego, ja chcę piłkę. Ej, uciekaj. Tu wam pokażę dwa sprzęty. O, cyk. Tam są dwa sprzęty, włączę sobie podgląd na GoPro. O, tak to widać z jednej, z drugiej kamerki. O, jaki ładny obraz jest na kanonie. Naprawdę bardzo wysokiej jakości. Civi malaria, części składa leżą tam na kupie. Zapas na zimę. No. Kolory na kanonie są automatyczne, czyli jest auto włączone po prostu. Kolory na GoPro, to jest profil koloru GoPro. Rozdzielczość na jednej i na drugiej kamerce jest to 1080p, 60 klatek na sekundę, przy czym w kanonie te 60 klatek jest stałe bez względu na światło, a w GoPro chcę właśnie wam to zaraz zademonstrować, klatkaż się zmienia, po prostu klatkaż się zmienia. Dobra, tylko nie mam tutaj, piłka taka była fajna, nie mogę jej namierzyć, pies coś z nią zrobił. Weźmiemy jego zabawkę. Jego zabawkę. Pieska zabawkę. I rzucimy. I zwolnimy obraz. Chodź z tym. Chodź. A, ściemniaczku, jak widzieliście, zwolniliśmy obraz i tak to się prezentuje. Dobra, teraz później pójdziemy do ciemniejszego pomieszczenia i rzucimy tak samo. Uciekaj, uciekaj. Daj, krwiożercza bestio, daj. Puść. Zostań. Dobra. Pójdziemy do ciemniejszego. Nie wiem, czy to jest wystarczająco ciemno. O, jest tu naprawdę ciemno. Zobaczymy, czy GoPro w ogóle coś chyta. Jest. I rzucimy tam przede mnie. Uwaga. I zobaczycie, o co chodzi. Uwaga. I... Zobaczycie, że GoPro nie ma stałych 60 klatek na sekundę. O, będzie na światle chyba widać. Uwaga. Takie właśnie to są ustawienia na jednej, na drugiej są standardowe. Na kanonie musiałem zresetować, bo ostatnio nagrywałem w ciemnym pomieszczeniu, no i zmieniałem, żeby ogólnie była redukcja tego żółtego światła żarówek. I zresetowałem teraz ustawienia i to tak właśnie się ma na ustawieniach standardowych wszystko. Cóż, no i co wam mogę powiedzieć, bo odcinek już jest trochę przydługawy. Mianowicie tak. GoPro jest to naprawdę idealna kamerka do nagrywania takich, nagrywania sportowego, po prostu nie martwicie się o tą kamerkę, czy wam spadnie, czy nie spadnie, czy wam się zakurzy, czy wam się zamoczy, czy zabłoci, po prostu nie przejmujecie się tym sprzętem tak bardzo, zapinacie po prostu na daszku, czy na kasku i jedziecie. Canona
Canona już niestety tak nie zapniecie. Ze względu wiadomo jakiego, że jest to o wiele delikatniejszy sprzęt. No i nie ukrywajmy, trzeba strasznie uważać, żeby ogólnie go nie zakurzyć, nie zamoczyć, ani nie opuścić, czyli przeciwieństwo GoPro. Jest to delikatniejszy sprzęt. Co zyskujecie za to w Canonie? No, jest o wiele większy ten sensor, co wyłapuje światło i naprawdę w kiepskim oświetleniu zdjęcia w nocy po prostu wychodzą kozackie, naprawdę nie ukrywajmy, kozackie te zdjęcia wychodzą. Już testowałem, no nie mam teraz, żeby wam pokazać, bo wszystko pousuwałem praktycznie. Robiłem sobie miejsce na dysku, ale kiedy może porobię, to wam podeślę zdjęcia pitów, pita mojego na przykład, albo TTR-ki, jak kiedy wezmę i się poumywam te sprzęty. No. Poumywam te sprzęty, no to wam porobię zdjęcia, no i pokażę wam, jaka jest jakość na Canonie. Jest to naprawdę super zdjęć, do zdjęć i do nagrywania takiego z bliższa sprzęt. No GoPro, no nie ukrywajmy, jest, no jak mówiłem, kamerką sportową, do tego się naprawdę nadaje, jak i do nagrywania w dobrym świetle, jest super sprzętem. Bije Canona ze względu tego, że nie trzeba tak za bardzo o tą kamerkę się martwić, jest mniejsza, a na jednej i na drugiej bateria pociągnie mniej więcej tyle samo. Taka sama jest, jakby to powiedzieć, tyle samo bateria pociągnie. Teraz wam pokażę te zbliżenia, o co mi chodziło w jednym i w drugim sprzęcie. Widzicie to? Mogę naprawdę zbliżyć w Canonie, no i no nie na jaką odległość, najbliżej. No bliżej nie będę zbliżał, no ale widzicie, o co chodzi. Mogę naprawdę zbliżyć, no i widać, nie? A w GoPro, no jakbym chciał tak naprawdę zbliżyć, to już ten obraz nie jest taki rewelacyjny, no i jest ciężko to pokazać. Trzeba byłoby to w programie zbliżać, żeby było to w miarę. Po prostu muszę 10 albo 20 cm od kamerki, no ale nie da rady tak za bardzo, żeby był taki ostry obraz, wyraźny, z bliska, jak w Canonie. No. Tak samo, cóż, no. Po prostu do takich filmików z napraw albo coś, z takich filmików z napraw, to jest to kamerka naprawdę naprawdę zarąbista, nie? No. Mogę wam wtedy właśnie już pokazać co nieco. Dlatego kupiłem dodatkowy sprzęt. Tak to no po prostu no, nie opłacałoby mi się inwestować w drugą kamerkę. A jakbym chciał filmiki z napraw robić, to naprawdę jest to zakup, jakby to powiedzieć, wytłumaczony. Wytłumaczony. No i też zaczynam się troszeczkę interesować tą fotografią i tym wszystkim i zaczynam doceniać możliwości tych aparatów, no i że można utrwalać co nieco na nich, ale to w przyszłości, może jeszcze troszeczkę jest przede mną do opanowania. Fokus jest to bardzo duża zaleta, zbliżenia po prostu wam pokażę. No w GoPro jak się nagrywa filmik, nie da rady zbliżenia zrobić. A Canonem, dość, że obraz jest troszeczkę powiększony, to da się jeszcze zbliżać obraz. No. Można powiedzieć, że prawie to bym mógł Etena Feldze przeczytać. Pewnie rozumiecie, o co chodzi, nie? Że jakby na przykład nagrywał kogoś na torze, ze statywu albo coś, no to jest naprawdę już jakaś tam możliwość. Mamy jakieś możliwości po prostu zbliżenia i wyciągnięcia troszeczkę więcej ze sceny. Nie no, chciałem profesjonalnie pogadać, ale się tego nie da. No a na GoPro no, jedynie w komputerze dałoby się to jeszcze jako tako powiększyć. Tak, Ufnolek? Tak? No. No i ja wam powiem tak.
Dla mnie osobiście nie zrezygnowałbym z ani jednej kamerki, ani z GoPro, ani z Canona. Po prostu dla mnie jedna i kamerka bardzo się przydaje i po prostu ja bym chciał coś ponagrywać, no to wybieram sobie między jedną a drugą, nie? W zależności od tego, co bym chciał nagrywać. Co byście wy wybrali, możecie napisać mi w komentarzu oczywiście. Jaki jest wasz werdykt, która kamerka nagrywa lepiej, więc no czekam na wasze komentarze. A ja się z wami żegnam, no widzimy się w kolejnej produkcji pana MRF-a, mam nadzieję za niedługo, więc do następnego, trzymajcie się, na razie, trzymajcie się, hej! 3, 2, 1, go!